Dzisiaj o kolejnym sprzęcie, który może się przydać przy nagrywaniu filmów, czy też przy fotografii, czyli lampa LED-owa Yangnuo YN300. Na początku szybko o tym, co oprócz samej lampy znajdziemy w pudełku. Są tam jeszcze dwa filtry. Jeden służy do ocieplenia światła, drugi do jego rozproszenia. Filtry te wsuwa się przed diody w lampie. Jest adapter do mocowania na gorącą stopkę aparatu lub też gwint statywu 1,4 cala. Jest podstawka, aby można było gdzieś bezpiecznie i wygodnie postawić lampę. Jest taki uchwyt rączka, żeby można było wygodnie po prostu w ręku lampę trzymać. Jest pilot zdalnego sterowania oraz instrukcja obsługi. Lampę można zasilić na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu podłączenie jej do zasilacza. Drugi natomiast, który zdecydowanie częściej używam, to za pomocą akumulatorów Sony. Ja nie używam oryginalnych ze względu na ich dużą cenę. Kupiłem sobie zamiennik Sony NPF 770 od Nevela. Ma on pojemność 5200 mAh i spokojnie starcza na zasilenie tej lampy przez kilka godzin. Jak już pewnie zauważyliście, panel posiada wrota służące do kierunkowania światła, które to wydobywa się z 300 diod. Jest tu 150 diod o temperaturze 5500 kelwinów oraz 150 diod o temperaturze 3200. Jasność obu z tych grup możemy niezależnie regulować za pomocą pokrętła z tyłu w zakresie od 0 do 99% i możemy to regulować przeskokami o 10% albo o 1%. Do zmiany tego trybu służy przycisk z tyłu lampy, no i pozwala to po prostu na szybszą oraz precyzyjniejszą regulację tego światła. Taka regulacja poszczególnych grup umożliwia nam uzyskanie z tej lampy różnej temperatury barwowej w zakresie od 3200 do 5500 kelwinów oczywiście. Jednak należy pamiętać, że pełna jasność lampy jest dostępna tylko w przypadku zapalenia obu grup na maksa. No więc wtedy uzyskujemy mieszane światło i według producenta jasność wynosi wtedy 2280 lumenów. Ogólnie lampa jest naprawdę bardzo jasna, mogę Wam to zademonstrować gasząc softboxy. Teraz nie widzicie praktycznie nic. Zapalam lampę, ona jest aktualnie na jakiejś małej mocy. Ustawmy ją na maksa, obie grupy oczywiście. Uzyskujemy maksymalną moc wtedy. No i jak widzicie, ja tak naprawdę nawet nie jestem w stanie spojrzeć się w stronę tego panelu, bo naprawdę oślepia, nawet na zewnątrz, gdy wyjdziemy na dwór z nim, to po prostu potrafi oślepić, jeżeli patrzymy się w jego stronę. Także, no, lampa jest jasna. Natomiast dzięki temu, że w zestawie dostajemy te dwa filtry, o których już mówiłem wcześniej, światło można nieco zmiękczyć lub też nieco ocieplić, gdy na przykład potrzebujemy pełnej mocy, ale wtedy to światło jest zbyt zimne, to wsuwamy wtedy taki filtr z boku. I proszę bardzo, to światło staje się no, już naprawdę mega pomarańczowe, ciepłe bardzo. Natomiast gdy zgasimy jeszcze grupę tych zimnych diod i zostawimy same ciepłe, to już mamy dosłownie pomarańczowe, bardzo, bardzo, bardzo ciepłe światło. Niestety no, nie ma opcji, żeby w drugą stronę, w taką skrajność pójść z tą lampą, czyli żeby dać aż takie zimne światło. Ze względu na to, że ten drugi filtr no tak naprawdę tylko rozprasza światło, nic więcej nie robi. No a diody mają tutaj maksymalnie 5500 kelwinów. Jednak zimne niebieskie światło również można z tej lampy uzyskać za pomocą filtrów żelowych, których ja nie posiadam, więc używam czegoś takiego, co kiedyś było chyba teczką, tak mi się wydaje. Oczywiście trzeba się w tym momencie liczyć, że to zabiera bardzo dużo światła i lampa staje się natychmiast zdecydowanie ciemniejsza. Nie ma co się bać, że to się stopi, ze względu na to, iż lampa nie nagrzewa się jakoś mega bardzo. Posiada ona dodatkowo zabezpieczenie przed przegrzaniem. Gdyby miała się przegrzać, to się wyłączy, jednak nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło i nawet taka zwykła, że tak powiem, teczka nie stopiła się przy niej. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby to nie przylegało bezpośrednio do diod, tylko nieco odstawało. No ale jest taka możliwość. Mam kilka takich w różnych kolorach i czasami
Możecie zauważyć, że w materiałach na kanale, gdzieś tam w różnych miejscach, takie kolory się właśnie pojawiają. Wracając jeszcze na tył lampy, znajdziemy tutaj przycisk służący za wyświetlenie poziomu naładowania baterii. Pokazuje on wtedy na wyświetlaczu P1, P2, P3, co odpowiada 10, 20, 30% naładowania baterii i tak dalej. Jest też drugi przycisk, który służy do wyboru kanału zdalnego sterowania. Sterować zdalnie lampą możemy na dwa sposoby. Albo za pomocą pilota dołączonego do zestawu, albo za pomocą Bluetootha w telefonie. Instalujemy aplikację Yongnuo i zarówno pilot, jak i aplikacja mają takie same funkcje, czyli po prostu wybieramy kanał, na którym chcemy sterować. Musi to być ten sam kanał, na którym mamy ustawioną lampę. No i możemy lampę włączać, wyłączać oraz regulować jasność poszczególnych grup diod. Aplikacja na Androida posiada małe, że tak powiem, błędy i czasami po wyłączeniu i włączeniu lampy te paski na ekranie wyświetlają inne wartości niż w rzeczywistości ma lampa. Wystarczy tylko obu dotknąć i te wartości wtedy już się ustawią dobrze. Dodatkowo, gdy sterujemy lampą za pomocą telefonu, no to z tyłu na panelu zaświeca się dioda informująca właśnie o połączeniu Bluetooth. Zdalne sterowanie to fajna opcja, gdybyśmy mieli kilka takich lamp Yongnuo. Każdą możemy wtedy ustawić na oddzielny kanał lub też kilka na ten sam, zależnie od efektu, który potrzebujemy osiągnąć. I możemy bez problemu jednym pilocikiem czy za pomocą jednej aplikacji w telefonie całą grupą takich lamp sterować. No i już pod koniec, jeszcze o sposobach mocowania, o których w sumie już wspominałem na początku. No, lampę możemy na różne sposoby zamontować, między innymi można wkręcić ją na statyw, ponieważ adapter posiada gwint 1,4 cala. Posiada on też gorącą stopkę, więc również za pomocą gorącej stopki można zamontować panel na statywie, ale również można go podczepić na przykład bezpośrednio do aparatu, czy też wsunąć w podnóżkę, na której aktualnie właśnie ta lampa stoi. Również taka podnóżka jest dołączona w zestawie. Podkręcenie podnóżki można tam wkręcić natomiast fajną rączkę i za pomocą tej rączki trzymać wygodnie lampę w dłoni. No i na koniec cena. Lampa w tej wersji, którą posiadam, kosztuje około 245 zł. Jeżeli się nie mylę, są jeszcze dwie inne wersje, które posiadają wszystkie 300 diod w tej samej temperaturze, czyli albo 3200, albo 5500 kelwinów. Wydaje mi się, że one są nieco tańsze, no ale nie mamy wtedy tej możliwości regulowania zakresu temperatury. Jednak można uzyskać większą maksymalną jasność na konkretnej temperaturze barwowej, czyli 3200 lub też 5500, no to już jak kto woli. Odnośnie tej lampy to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na naszym kanale. Zapraszam Was na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do lampy link również znajdziecie w opisie pod filmem. No i do zobaczenia.